Co pan robił wieczorem 13? Wróciłem właśnie z zagranicy. Dlaczego? Ojciec nie przyszedł na spotkanie. Nocował pan tam. Przecież syn ma tutaj swój dom, więc po co miałby nocować w hotelu? Czyli nocował pan w domu? Oczywiście. No, koleżanko Laskowska, to będzie twoja pierwsza wielka sprawa kryminalna, nie licząc licznych rozbojów i włamania do kiosku. Ale spokojnie, Dowczak. A to kto? Co? Nic się nie działo. Dobra, biorę tę kasetę. A nie, nie mogę bez zgody szefa. No to niech pan po niego dzwoni. Nikt się nie zgłasza. Pewnie go nie ma. A gdzie jest? A nie wiem, ale dzisiaj go to już pewnie nie będzie. Na pewno? Nie, no na pewno. Dobrze, niech pan posłucha. Jeśli zniknie ta kaseta, to wszyscy pękniecie za utrudnianie śledztwa. Opony się spaliły. Są trzy felgi, jednej brakuje. Przychodzi do głowy? Co? Że bo jesteśmy idiotami. Mów za siebie. Z kasety wynika, że pański ojciec został porwany. A co to jest? Jak to co? Klucze. A nie udawaj, lubisz dzianych facetów. Zazdrosny jesteś? Nie. Dbam o reputację sił żeńskich policji. Nie martw się, siły żeńskie dają sobie świetnie radę bez ciebie. Nie jestem tego taki pewien. No to absurd. Nic nie macie. No dobrze, a kaseta z nagranym porwaniem? Patrz. No ja uważam, że to był fantastyczny film. Ty się nie znasz, to był totalny knot. Może został porwany. Przez kogo? Przez swoich wrogów. Dlaczego do tej pory nikt nie zgłosił się z żądaniem okupu? Nie wiem. Panie naczelniku, ale mamy te znalezione klucze na miejscu wypadku. To może być dobry trop. Może. Ale na razie to mamy trupa. I musimy jak najszybciej wyjaśnić, kto to jest. No dobrze, no to wszystko. Dziękuję. Ty zleciłeś porwanie Melanowskiego? Przepraszam bardzo, ale od kiedy my jesteśmy na ty? Nie pyskuj. Prowadzisz jego firmę, jesteś pełnomocnikiem, jesteś niezależny, czyli opłacało się. To on? Nie.